Witajcie, prezes Koła Wędkarskiego, Firlej Adam Rzezak. Dzień dobry, Tarnowski Dawid Wójt, gminy Firlej. Witamy bardzo serdecznie nad naszym malowniczym jeziorem w Firleju. Mamy w tym roku dla naszych członków koła, najmłodszych uczestników, niespodziankę. Jest was w kole 43 osoby. W tym momencie mamy w maszynie losującej 43 kuleczki z imionami, nazwiskami każdego z was. I mamy do rozlosowania, bo niestety nie jesteśmy w stanie obdarować wszystkich. Wspaniałe takie nagrody. Gotowy. Tak, tak. Ja tutaj zaglądam tak ukradkiem, ale jeszcze nie zdradzamy szczegółów. Nie są puste, każdy dopiero tak jak otrzyma po losowaniu, sprawdzi co tam jest, będzie to niespodzianka. Jak to święty Mikołaj, pełna torba prezentów. Zatem przystąpimy do losowania. Ja będę losował, pan Adam będzie pokazywał, kto z naszych zacnych członków, najmłodszych członków Koła Wędkarskiego PZW Firlej zdobył w tym roku nagrodę od świętego Mikołaja. Prezent od świętego Mikołaja. Uwaga, zaczynamy. Mitura Dominik. Filipek Magdalena. Siwek Konrad. Nieciecki Jan. Nowak Marcin. Jesteśmy już na półmetku, pięć osób, pięć, tak? Osób. Pięć jeszcze, osób. Jeszcze pięć. Jeszcze pięć, które dostaną atrakcyjne nagrody. To nasi przyszli wędkarze, którzy będą na pewno... Sowa Szymon. ...sprytnie działać w naszym kole wędkarskim. I wędkarz to ma w tym roku mega szczęście. Jedut Patryk. Jeszcze trzy. Janczara Franciszek. Jeszcze dwa. Rydzio Hubert. I ostatnia gałązka Aleksandra. Ja przeliczę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Zgadza się. Tak jest. Dziesięciu nagrodzonych serdecznie. Gratulujemy, dziękujemy, że z nami jesteście. Zapraszamy w przyszłym roku do naszego koła. Nowych dokładnie, członków. Dokładnie. Jest, mamy, są to prezenty tylko dla członków naszego koła. Członków mamy nadzieję, że właśnie takie osoby jak wy będą popularyzować działalność tego koła i będą działać tylko i wyłącznie po to, żeby to koło się rozrastało. Wszystkiego dobrego, święty Mikołaj życzę. Życzę święty Mikołaj, dodać, Adam. Dodać i... jeszcze musimy, że nagrody zostały fundowane przez koło Firlej. Dodatkowo sponsorem jest producent toreb i gmina Firlej. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Hej.